Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Press start to begin. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnym let's playu na moim kanale. Zagrajmy w Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Beta. Tak jest, gramy sobie w betę Crasha 2. W sumie możemy zacząć nową gierkę, bo czemu by nie? Jak zresztą zauważyliście, na chwilę obecną jedyną nową rzeczą, taką co wskazuje na to, że jest beta, że jest to beta, to jest chociażby początek muzyki, który był... Oj, przepraszam. Początek muzyki, który był... A raczej brzmiał jak... soundtrack z takiej prekonsoli, czy coś takiego. No ale dobra. Fabuła tej gierki w sumie jest... najzwyklejsza, ponieważ... No co? No to jest ta sama fabuła, która była w Crashu Bandicoot 2. Normalnym, że tak powiem, finalnej wersji. Bo tutaj mamy Engina oczywiście i Cortexa i tam oni między sobą dyskutują, że o, Power Crystal i tak dalej, że jest 25 kryształów typu Slave, no i że Engine powiedział, że nie mamy tak naprawdę czasu, że oni nie mają czasu, żeby zdobyć te pozostałe 24, bo mają jeden wielki. No i Cortex powiedział, że jedna osoba jest w stanie im pomóc i w tym wypadku będą musieli się odezwać do wroga. Czyli do Crasha. No i tak, lecimy z koksem, co nie? Ja gram oczywiście na klawiaturze, czyli cały czas ten sam błąd popełniam, który popełniłem w Crashu jedynce beta. Ale myślę sobie, że jakoś to pójdzie. Ogólnie nie robimy 100% tutaj, ponieważ jest to beta i... mogę wam powiedzieć, że jest jeden poziom, który nawet nie ma... po prostu nie ma możliwości zdobycia tam 100%. Tak tylko mogę od siebie powiedzieć. Bo jeśli zdobędziecie tam klejnot, to gra się wam może skraszować. Ale o tym poziomie wam opowiem. Dlatego to też jest taki pretekst, by nie robić tych 100%. Dobra, gdzie tu można zeskipować? Można to jakoś ten, Dobra, udało mi się zeskipować. No i co, mamy tutaj nasz oczywiście Warp Room, no i bez zbędnego przedłużenia myślę, że zaczniemy sobie od Turtle Woods, czyli od pierwszego poziomu. I po prostu zrobimy sobie taki nasz gameplay. Mówię, nie będę tutaj robił za bardzo 100%, tak więc nie oczekujcie, że będę robił jakieś perfekty czy coś. Ale tak, w tej części możemy już slajdować i będziemy mogli robić body slama, coś czego nie robiliśmy w... w Crashu 1. Tak swoją drogą dopiero dzisiaj, czyli 16, wpadł pierwszy odcinek z bety Crasha 1. Mam nadzieję, że w ogóle wam się podoba. LPEK. Ej, maskę to ja chcę mieć, bo w razie co nietykalność to fajna rzecz. Mi się zawsze przyda. Rundy bonusowe też omijamy, po prostu robimy... tak zwany speedrun. No można to tak powiedzieć, że to będzie taki speedrun, który prawdopodobnie i tak będzie podzielony na części, bo why not. I nietykalność. Aj, tutaj widzę, że Crash jest trochę słabszy, bo nie jest w stanie wskoczyć wyżej. W ogóle to jest ta beta, gdzie ten... gdzie Polar wydaje odgłosy te niech i tak dalej, nie? Wiecie o co chodzi. I to, że Komodo Brothers są trudniejsi niż w oryginale. No bo na dobrą sprawę trochę są trudniejsi. Kryształ mamy? Oczywiście, że tak. O, udało mi się jednak skoczyć, czyli jednak potrzebowałem dorwać się do odpowiedniego miejsca i zdobyliśmy 7 na 62 skrzynki w Turtle Woods. Ładny to jest wynik. Ale ładny inaczej. O nie, moje picie jest położone tam. Najgorzej. Będę musiał potem wstać. Że tak powiem, po to pićko. Crash sobie oczywiście tańczy, no bo czemu by nie? Chociaż w oryginale, z tego co pamiętam, gdy zebrało się tylko kryształ, no to nie tańczył, więc... taka śmieszna sprawa. Tutaj w ogóle Cortex by powiedział, że o, udało nam się zdobyć pierwszy kryształ. Więc... tja. Więc czas na snow go,
czyli poziom zimowy. Mam nadzieję, że kurtki macie już ubrane. Nie wiem czemu, ja se lubię tak mówić, żeby ludzie ubierali kurtki, bo jest zimno. Ale jeśli chodzi o poziomy zimowe, to poziomy zimowe w Crashu są naprawdę wyrąbane. Wyrąbane w ciul, że tak powiem. W sensie tak zarąbiste. Wiecie, nie chcę używać przekleństw, że tak powiem. I słyszę, że ta muzyka się nieco różni od finalnej wersji. A przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę, bo nie powiem, że nie, ale mam troszeczkę przyciszoną gierkę sobie. O, i mamy nasz kryształ, ale ja nie będę go tutaj zbierał, ponieważ... Znaczy, ogólnie żeby zdobyć ten klejnot, nie kryształ, to... To trzeba zrobić coś takiego, że trzeba na tej skrzynce ze strzałką wykonać... zrobić coś takiego, bo generalnie, gdy skoczycie sobie na tą skrzynkę, gdzie jest ta strzałka, to ona... To będziecie się ciągle odbijać, więc musicie zrobić coś takiego, że spin attack, potem... Potem musicie zrobić slide i... Zrobić coś takiego, czekajcie, slide... O! Właśnie coś takiego jak ja zrobiłem, czyli slide, skok oraz speed attack, bo to wam da taki double jump. Lub high jump w sumie, na dobrą sprawę. Tak więc ta, mam nadzieję, że ta wskazówka wam się przyda. Jak będziecie chcieli zdobyć wcześniej sobie czerwony klejnot, bo jest to możliwe. Czy jest to zgodne z tym, co twórcy chcą, to już bym polemizował, ale generalnie jest to możliwe, bo speedrunnerzy to wykorzystają. O, wykorzystują. Albo po prostu korzystają z tego, o, no. I brakuje nam 14 skrzynek. Jej! I to były też prawdopodobnie skrzynki w bonusie. Chyba tak, bo w sumie... No i tam jeszcze na początku levela pominąłem parę skrzynek. Snowgo mamy zaliczony. A, nie mogę skipnąć tańca Crasha, mogę co jedynie skipnąć komunikat. Ale komunikatu nie ma, więc czas na Hang 8. I w ogóle ten dźwięk wchodzenia do poziomów jest zupełnie inny. Czuć, że to jest beta. Właśnie od takich malutkich zmian czuć, że to jest beta. W tym wypadku muzyka włącza się w momencie, kiedy przekroczymy te drzwi. Co jest dosyć ciekawe, bo w oryginalnej wersji, w sumie to w finalnej, bo mówmy na to finalna wersja, jest coś takiego, że przecież ten, kiedy nawet nie wyłazimy za tą bramę, to już się zaczyna muzyka. A tutaj zrobi trochę taki wstępniak, że wiecie, że musicie przekroczyć, żeby muzyka się zaczęła. Ciekawa sprawa. ...30 sekund. A my tak naprawdę jesteśmy już blisko tego końcówki levela. Wow, 14 żyć. Nie! O, jest. Udało się. Tu będzie rosiczka. I mamy klejnot. Dobra, udało nam się chociaż jeden klejnot zdobyć, bo to jest oczywiście czasówka, więc za czasówkę raczej to było pewne, że zdobędę klejnot. Ale może być też inaczej. Pamiętacie, jak w ogóle wczoraj wspominałem o tym, że pogoda, w sensie wczoraj, kiedy nagrywałem Crasha 1, jak wspominałem, że pogoda jest taka strasznie, wiecie, że za gorąco i tak dalej? Dzisiaj pada deszcz. Jestem zadowolony, ponieważ to wymyje, że tak powiem, wszystkie pyłki, bo jestem alergik. Dobra, czas na The Pits! Mówię, na razie póki co widzę, że wszystkie poziomy wyglądają tak samo, jedyne z tą różnicą, że muzyka trochę jest inna na przykład, że to są takie... soundtracki prekonsolowe, wiecie o co chodzi, takie... czuć, że to są beta soundtracki, o. Ten poziom to jest oczywiście wersja Turtle Woods, tylko że bez deszczu, na dobrą sprawę. No bo tutaj deszcz nie pada.
ale aż dziwne, że w tego Crasha mi się wygodnie na klawiaturze gra. Naprawdę, nie sądziłem, że ja to kiedykolwiek powiem. I tak, nie podłączałem pada, ponieważ powody, że tak powiem. No powody są takie po prostu, że... jakoś pad nie chce znowu mi współpracować i to jest ten Shogun Tracer tak zwany. Jakbyście się pytali. Nie chce coś współpracować z moim komputerem. Może kabel się coś tak zepsuł, bo to też jest możliwe, bo kable ostatnio mają ze sobą jakiś wewnętrzny problem. Ale to nie tylko od Shoguna, ale ogólnie mówię. Ogólnikowo kable. No poza kablem od mikrofonu i kamerki, bo te akurat ze sobą problemu nie mają. 11 minut na liczniku, a my już zaraz będziemy kończyli pierwszy Warproom. Nice. Albo Monty Hall. Bo nie zapominajmy, że Warproomy w Crashu 2 to Monty Hall'e są. Albo po prostu Monty Hall. Wow, to było sprytne. Nadepnąć na ten, na bonus, po czym odbić to skokiem. I tutaj już jest tak naprawdę exit. Dokładnie tak. Nawet oni nie zdążyli się zespawnić. 16:53. No i to był właśnie Body Slam, to co przed chwilą pokazałem. Body Slam to jest bardzo fajna umiejka Crasha, bo powiem szczerze, że to jest jedna z takich najlepszych umiejek, jak dla mnie. I uważam, że miano Body Slama jest naprawdę zarąbiste. Miano, w sensie wiecie, pojawienie się tej mocy, bo jednak... znaczy, mocy, umiejki. Bo to jest umiejętność. Szkoda, że Crash 1 nie miał tego, ale w sumie w Crash 1 to by się nie opłacało mieć Body Slama, no bo nie ukrywajmy, ale nie ma tam tych pancernych skrzynek, które się pojawiły w tej części. W sensie wiecie, tych takich niebieskich skrzynek, takich stalowych. No i teraz mamy poziom ucieczkowy. On się nazywa Crash Dash, oczywiście, że tak. Musiałem się upewnić, bo za szybko se wbiłem do poziomu. Nie to, żebym nie pamiętał, ale wiecie, po prostu lepiej zawsze mieć tą pewność stuprocentową, niż żeby za szybko oceniać. I tutaj wiem, że to już zrobiłem niejednokrotnie, ale po raz kolejny pozdrawiam Dawida, który komentuje cały czas filmy, pisze bardzo fajne wypowiedzi. Nie zawsze oczywiście się zgadzam z wypowiedziami, co tam są napisane, ale muszę przyznać, że bardzo fajne wypowiedzi piszesz. I tak, muszę napomknąć jedną rzecz. To jest przypomnienie do Crasha Team Racing i Crasha 1 Beta. Pomyliłem się odnośnie Papu Papu. Tu muszę przyznać, że za bardzo... znaczy, bo powiedziałem, że Papu Papu to jest szaman, a na dobrą sprawę nie jest to szaman, tylko wódz wioski. Zapomniałem kompletnie o tym, że jest taka funkcja, jest coś takiego jak miano wodza wioski. Myślałem, że to jest troszeczkę, bo wiecie, mówiąc szaman, to tak troszeczkę się inspirowałem Don't Starve'em, bo w Don't Starve, z tego co pamiętam, ten król świniaków, to ludzie na niego gadali szaman i tak sobie powiedziałem, że hej, w sumie miano szamana dla Papu Papu też nie będzie głupim pomysłem, no bo z jednej strony to trochę jest taki szamanowaty Papu Papu. Więc tutaj od razu powiem, że przepraszam za taki malutki błąd, bo moim zdaniem jest to, znaczy dla niektórych ogromny, dla mnie osobiście malutki błąd, ale przepraszam za to, jeżeli kogoś to zdenerwowało albo ktoś się poczuł, nie wiem, oszukany. Nie, Papu Papu jest wodzem wioski, ja po prostu zapomniałem, że ktoś taki jak wódz wioski istnieje. Że po prostu, ej, mamy szamanów i tylko, i na tym się kończy w ogóle wioska. Albo po prostu mówmy, że Papu Papu to jest jeden wielki, tłusty Papu Papu. Dobra, mamy 5 kryształów, więc czas do góry. Up. I nie ma animacji tego błysku, wiecie o co chodzi, że jak w oryginale i finalnej wersji był właśnie taki błysk, tutaj tego nie ma. I mamy bosika, który czytał w ogóle książkę z Crashem. Wow. Dobra, więc... to jest Reaperu. Jak widzicie, on puszcza TNT i kiedy on puści TNT, potem puszcza Nitro, wtedy zaatakujecie go spin atakiem i traci on życie. To wszystko, jeżeli chodzi o walkę z tym bossem.
ta muzyka ma problem z rozkręceniem się, ja to widzę, ja to czuję, ja to słyszę. Ale spokojnie, jeszcze nie doszliśmy do Komodo Brothers. Ale do nich dojdziemy. Myślę, że w ogóle z tej serii będą maksymalnie 2-3 odcinki. Raczej więcej nie będzie. Coś a la Crash 1. Ale nie wiem, chyba z Crash 1 też wyszły 3 albo 4 odcinki, coś takiego. Nie wiem, bo póki co 2 odcinki wiszą na kanale, a resztę jeszcze nie zrenderowałem, więc tak mówię plus minus, że raczej będą 3-4 odcinki. Tak podejrzewam. A z tej gry to raczej 2 będą, jak nic. Dobra, nie zestraj się tam, Reaperu. Okej. I dawaj, puszczaj Nitro. I tyle. I teraz sobie stoimy na Reaperu i taki oto sposób zakończyliśmy pierwszy Warp Room. Więc lecimy do góry i kontynuujemy dalej w ogóle nagrywanie, no bo 16 minut to trochę za krótko, co nie? Na odcinek. Tym bardziej z bety Crasha. Skipnijmy sobie, dokładnie. Znaczy... O! Posłuchajcie sobie. I co, już się... A, dobra, słyszeliście? Przed chwilą odezwał się. Jeszcze raz. No. Tak więc to jest Polarek z bety Crasha. A teraz już bez żadnych żartów zaczynamy od tyłu. Czas na The Ill Deal. Czyli zaczynamy teraz od poziomu 10. I będziemy tak szli od 10 do 6. The Indie to jest w ogóle nowy typ poziomów, jeżeli chodzi o Warp Room. I w ogóle jeżeli chodzi o Crasha. Bo jak wiecie, w Crashu 1 nie było poziomów kanałowych. I to jest nowy typ, że tak powiem, poziomów, czyli poziomy kanałowe, które zagościły w sumie serii. No bo nie ukrywajmy, ale później te poziomy się pojawiły w późniejszych częściach, jak na przykład The Huge Adventure. Można by powiedzieć, że nawet w The Wrath of Cortex, bo dużo razy zwiedzaliśmy jakieś laboratorium albo jakieś kanały. Albo laboratorium połączone z kanałami, więc na dobrą sprawę The Wrath of Cortex też one zagościły. Ja lubię bardzo poziomy kanałowe. To mamy kryształ, oczywiście, że tak. Kierujcie się zawsze Wumpa Fruit. One zawsze was zaprowadzą w dobre miejsce. Dobra, może nie zawsze, bo w późniejszych grach to twórcy, nie mówię, że o Naughty Dog, ale chodzi mi o inne studia, to w późniejszych grach twórcy sobie często robili trolle, jeżeli chodzi o Wumpa Fruity i gdzieś tam czasami nawet do twojej śmierci prowadziły te Wumpa Fruity. Patrz na przykład w Twinsanity, jak to się działo. No i tutaj mamy takie, powiedzmy, urządzonka, które sobie latają w lewo i w prawo i musimy na nie uważać. Ale to już jest zbędna uwaga, ponieważ jestem do przodu. Chociaż w sumie tutaj też one są, ale jak widzicie, skokiem mogę sobie ten. I w ogóle pozbyli się tutaj tego. Tutaj mamy jakby wejście do normalnego tego, jakbyśmy byli jeszcze w pierwszym Warp Roomie. A tu przecież w finalnej wersji jest lód, gdzie możemy się na nim ślizgać. A tego się pozbyli. Znaczy pozbyli. Jeszcze tego nie wprowadzili. Ale myślę, że sobie tak, nie wiem, w pół godziny, 40 minut przejdziemy całą gierkę. Bez żadnych 100%, tylko same kryształy zdobywając. Bym bardzo chciał zeskipować taniec Crasha, bo nie powiem, że nie jest to jakoś szczególnie fajne w oglądaniu, tym bardziej, że wiecie... Crash Crush, no. Tym bardziej, że jednak nie robimy 100%, więc... Ta.